witajcie kochani w kolejnym vlogu Mody Eko Kreatywnej. Dzisiaj pokażę Wam stylówki świąteczne i to będą stylówki na cały okres świąteczny, nie tylko na samą Wigilię czy pierwszy dzień świąt, ale w ogóle na całe święta i w dodatku będą to stylóweczki oczywiście z lumpeksów i z odzieży z drugiej ręki. No i kochani, zacznę od stylówek najbardziej nieformalnych, czyli takich, które możemy sobie nosić w święta, ale jak jesteśmy w gronie rodziny, odpoczywamy, relaksujemy się, niekoniecznie idziemy na jakiś oficjalny obiad, na Wigilię. Dlaczego nie? Przecież w te święta możemy sobie, mimo że jesteśmy w domu, w małym gronie, możemy się poczuć odświętnie i bardzo wygodnie. No więc kochani, propozycja moja na taki trochę dresowy, domowy strój. Już Wam pokazuję. Spodnie dresowe. To jest tak jakby dres. Zobaczcie, one są na gumce. I to są takie moje jedne z ulubionych, ukochanych spodni z aksamitu, z naturalnych włókien, bo one są z wiskozy i jedwabiu. Są wspaniałe, są bardzo mięciutkie, przytulne, milutkie. No i do tego wybrałam taki sweter oversize'owy, bardzo wygodny, ale też w takim świątecznym kolorze śliwkowym. Może się skojarzyć Wam z suszonymi śliwkami. Już pokazywałam Wam ten sweter. Tutaj jest taki taki zamek na całej długości pleców. No i taki luźny strój, ten oversize'owy sweter niespięty do tych spodni pod spód. I można sobie, jeżeli chcemy wyjść na przykład na spacer, włożyć takie właśnie zamszowe w wyglądzie aksamitnym bodki pod kolor, na to kurteczkę czy kożuszek i już jest strój na spacer, na zakupy. Ja osobiście tak uwielbiam właśnie w święta chodzić, bo te kolory wprawiają mnie w taki właśnie świąteczny, super nastrój, a jednocześnie jest mi w tym bardzo, bardzo wygodnie, mięciutko, więc polecam Wam rozgrzewające kolory na zimne dni, takie właśnie kolory, które kojarzą się ze świętami, z Wigilią, z takimi bombkami bogatymi, bo to super właśnie rozgrzewa, dodaje energii w dzień i, no i możemy się jednocześnie poczuć i wygodnie, i odświętnie. No więc moja propozycja. Druga moja taka propozycja tradycyjna, bo ja już taką stylówkę chyba ze 3 razy pokazywałam, ale zobaczcie, tutaj mam stylóweczkę z moją ulubioną, oczywiście z krateczką szkocką, taka bordowa, z czerwonym swetrem od Benettona, do tego rajstopu też w taką trochę kratkę jakby, wzorek w kratkę, bo kolor jest jednolity, te same buty, naszyjnik, no i mamy przefajną, taką wygodną, bardzo też codzienną stylówkę, bo to nie jest coś na jakąś właśnie też kolację wigilijną, tylko takie coś na co dzień, właśnie na zakupy, może na kawę z przyjaciółkami. Bardzo fajna, wygodna rzecz i właśnie taka kratka bardzo kojarzy mi się ze świętami Bożego Narodzenia. Nie wiem jak Wam, ale kratka szkocka, w ogóle takie kratki w ciepłych barwach, w takich bordach, czerwieniach mi się bardzo właśnie kojarzą świątecznie. Nawet widziałam bombki w takich wzorach i to super wygląda. No i właśnie dla mnie to jest typowo taki zimowy, ciepły, rozgrzewający strój na co dzień. Ciekawa jestem, jak te stylówki się Wam podobają. Piszcie oczywiście jak. Do tego jeszcze zapomniałam powiedzieć, że taka moja torebka, jedna też z moich najczęściej używanych, ulubionych, zamszowa vintage z takimi pięknymi frędzlami skórzana. No i ona będzie idealnie się komponować i z tym naszyjnikiem, który widzieliście w świątecznym holu, o tym właśnie, i bo też ma takie właśnie wiszące frędzle jakby łańcuszkowe. No i właśnie z kolorystyką tego stroju. No i idźmy dalej. Teraz przejdziemy sobie już troszkę do takich bardziej eleganckich rzeczy, ale jeszcze nie 100% formalnie. I to jest strój, który mam na sobie. Zobaczcie, to jest mój strój, który noszę na takie nieformalne imprezki świąteczne. Nawet jeżeli by to miało być w gronie trojga przyjaciół, czworga, pięciorga, nic nie szkodzi. Przyjemny wieczór przy kominku z jakimś winkiem w drugi dzień świąt, czy później w przerwie poświątecznej. No i mam takie fajne aksamitne spodenki Next, firma Next, ale one naprawdę są super, bo to jest bawełniany aksamit, chyba z wiskozą. No i nie są sztuczne, właśnie nie elektryzują się. Już są takie trochę imprezowe, troszkę odjechane, bo są krótkie. Oczywiście do nich obowiązkowo kryjące rajstopy, a tym razem pozwoliłam sobie na takie błyszczące, nie wiem czy to będzie widać, ale błyszczące rajstopy kryjące skalcedonii. Kupiłam je
w zeszłym roku na wyprzedażach w Calcedonii za naprawdę niewielkie pieniądze, to było coś 5 zł, serio, bardzo tanio, w Modlniczce koło Krakowa. No i do tego body aksamitne. Ja bardzo lubię, to jest body z H&M, z jakichś starych kolekcji, ale jest przesuper. Piękny kolor, taki śliwkowy fiolet właśnie, praktycznie identyczny z tymi spodenkami, więc to tworzy taki a la kombinezonik. Możecie to zobaczyć na stylówce z samym, bez żakietu, bez żadnej narzutki. No i właśnie do tego ten naszyjnik na wierzch albo pod spód, bo to można równie dobrze włożyć sobie na wierzch, jak i pod spód, żeby tylko troszkę się mieniło coś pod spodem. Te same botki, co wcześniej, bo one mi bardzo do tych właśnie takich świątecznych stylizacji pasują. No i w jednej wersji tej, której jestem, macie taką stylówkę z zielonym, też taki odświętny właśnie choinkowy kolor, aksamitnym żakietem już do kompletu, żeby wszystko było w jednej barwie. No i ta moja torebka też vintage'owa, którą kiedyś pokazywałam w holu, która jest taka tym razem nie bordowa, tylko taka bardziej śliwkowa, też z zamszu, tutaj ją widać. No i ta stylóweczka jest także bardzo fajna, taka właśnie wygodna na imprezkę, nieformalna, ale jednocześnie ma taki pazurek. Ja bardzo lubię coś takiego, właśnie krótkie spodenki do takiego eleganckiego trochę już żakietu i moim zdaniem to jest super świąteczne. No kolorystyka jest przepiękna, uwielbiam te kolory, po prostu one mnie taką energią jakoś napawają, powiem Wam. I druga wersja tej samej stylówki, z taką narzutką, już Wam pokazuję, którą też już na pewno, jeżeli oglądacie moje vlogi od jakiegoś czasu, to widzieliście też właśnie wiskoza z jedwabiem i to jest w przepięknych kolorach, taka luźna, oversize'owa narzutka z kieszeniami w właśnie takich też kolorach. Ona posiada te borda, zielenie, błękit, turkus w sobie, dużo tych takich nasyconych kolorów, ma piękne wzory. No i oczywiście to jest też takie bardziej wygodne, jeśli nie chcę być aż tak elegancka z tym żakietem, to bardziej takie coś o, do narzucenia. I do tego dobrałam też moją torebkę, oczywiście aksamitną, no bo jak już, to już święta, Boże Narodzenie, trzeba użyć te rzeczy, bo kiedy, jak nie teraz, prawda? Ta piękna torebka, która też była w stylówkach na Toma Forda, ona ma takie, to jest torebka z Orsaya, którą otrzymałam w prezencie. Przepiękne też ozdoby kwiatowe, łańcuch, który jest bardzo modny, więc wykorzystam jak najbardziej. No i zobaczcie tutaj do tych turkusów na tym żakiecie, a w takiej fajnej opozycji znowuż do tego śliwkowego fioletu. Ciekawa jestem bardzo, co myślicie, która z tych stylówek bardziej się Wam podoba, czy ta z zielonym, taka bardziej oficjalna, czy właśnie ta z narzutką i z tą turkusową torebeczką? Piszcie koniecznie, która bardziej Wam odpowiada. No i to były takie trochę nieformalne właśnie rzeczy, a teraz przejdziemy do rzeczy już takich bardziej wigilijnych, świątecznych. Spotkamy się, co prawda, w tym roku w małym gronie, ale spotkamy się na pewno z rodziną, ze znajomymi, z bliskimi, więc coś oficjalnego teraz, kolacja, obiad, odwiedziny. No i zacznę od stroju takiego też jeszcze trochę bardziej nieformalnego w stosunku do innych, mianowicie czerwony golf z kaszmirem i spódniczka wełniana, krótka, czerwona. I to jest stylówka cała w czerwieni. Ja bardzo lubię takie, jak już mówiłam, takie barwy ciepłe, właśnie czerwienie w zimie, bo one naprawdę nam dodają energii. To nie jest złudzenie, tylko naprawdę się czujemy tacy bardziej, ta cera wygląda może jakoś tak bardziej ożywiona, przez to jesteśmy tacy, mam wrażenie, bardziej energetyczni. No i właśnie to do tego, dodatkowo pasek też czerwony, bo ja już poszłam teraz po całości w czerwieni. Jedynie rajstopy zostały takie ażurowe ze złotą nitką, żeby tutaj dodać też tego takiego świątecznego blasku troszkę. No i do tego mój ulubiony ostatnio naszyjnik z tych łańcuszków w takim miedzianym właściwie kolorze. Też będzie fajnie to wyglądało do takiego golfa, będzie to bardzo ładnie, oj, spadło, widać. No i zaproponuję Wam tutaj do tej stylówki taką torbę, która też jest ostatnio moim takim skarbem. Też ma taką świąteczną kokardę tutaj z dżetami błyszczącymi, więc w ogóle to jest takie super świąteczne. Na pewno to jest super strój na właśnie wigilię, kolację z rodziną. Do tego, jeżeli idziemy gdzieś do kogoś, do rodziców, do przyjaciół, to jak najbardziej torebka elegancka
się do tego przyda. No i taki cały czerwony strój. Dlaczego nie? Uważam, że super. No kiedy jak nie w święta, w Wigilię, takie kolory, takie odjechane, ale eleganckie rzeczy. No i można jeszcze tutaj, kochani, podobna kolorystyka, zobaczcie. Bluzka tym razem jest morelowa bardziej. To jest ta moja jedwabna, taka vintage'owa bluzka z wiązaniem. Ona ma takie piękne bordowe guziczki też. I no bardzo elegancka, jak najbardziej na Wigilię coś takiego może być. I do tego wełniana czerwona spódnica, żeby znowu do tej świątecznej atmosfery nawiązać. Ona jest z takim właśnie z przodu jakby rąbem, z takim trójkątem. Do tego bardzo odświętny pasek wybrałam. Wybrałam taki pasek, żeby on się kojarzył właśnie z czymś takim super eleganckim, błyszczącym, z tymi bombkami. Pasek vintage taki z metalu. Też z jetami, taki kwiatek ma z przodu. Uważam, że wygląda do tego akurat bardzo, bardzo fajnie i elegancko i tak rozświetla troszeczkę tutaj. I do tego czerwone szpilki. Aha, bo w ogóle nie powiedziałam, że do obydwu tych stylówek ostatnich właśnie te moje szpilki od Michaela Korsa i one są tutaj trochę w innym odcieniu niż spódnica, ale ja to celowo dobrałam, że jakby ten strój jest w różnych odcieniach czerwieni. Bluzka jest taka morelowa, później najjaśniejsza, później buty są jaśniejsze. Kolejny odcień to jest torebka, kolejny odcień to jest spódnica i jeżeli mamy dużo tych odcieni czerwieni, to one się będą fajnie komponować. To nie będzie wyglądało jak przypadek, jak jakieś niedobranie, tylko właśnie, że się bawimy tymi odcieniami czerwieni. I według mnie to jest zupełnie spoko. Mogłyby oczywiście też być takie bardziej bordowe, ciemno-czerwone buty, no problem, nawet botki. Ale ja tutaj chciałam się pobawić tymi właśnie odcieniami czerwieni. No i powiem Wam, że stylóweczka mi się bardzo podoba. Jest fajna, naprawdę. Jest okej i nawet nie wiem, czy tak nie pójdę. Jeżeli będzie naprawdę bardzo zimno, to może w tym golfie, ale na kolację, gdzie jednak tak raczej siedzimy w domu, jest dosyć ciepło zazwyczaj, może jeszcze być kominek, no to ta bluzka jest w porządku, będzie mi ciepło, mogę sobie zawsze jakiś szal zarzucić, prawda? Dobrze, kochani, no to teraz idziemy już troszkę inny klimat kolorystyczny, bo tych czerwieni, no ile można też, całe święta nie będzie mogło być czerwieni. A poza tym są osoby, które nie lubią czerwonego, znam takie osoby, nigdy nie noszą czerwonego, więc inne propozycje teraz. Sukienka aksamitna i znowu to jest ten cudowny aksamit, w którym jestem zakochana, czyli wiskoza z jedwabiem, udało mi się kupić niedawno tą sukienkę. No jest przewygodna, jest bardzo elegancka według mnie i właśnie coś takiego, takie aksamity są przesuper sprawą na święta Bożego Narodzenia, bo to się nam kojarzy z tymi właśnie, z tą miękkością, z tym ciepłem, z tymi ozdobami wszelkimi. No i taki piękny kolor, szaro-fioletowy. Ja zaproponuję Wam też w dwóch wersjach. W obydwu wersjach wystąpią te budki. To są takie budki moje z Voyasa, bardzo błyszczące, takie opalizujące. I one będą tutaj fajnie grały z tym fioletem na sukience. I do tej sukienki w pierwszej wersji oczywiście mój naszyjnik świąteczny, który mam na sobie. I może być właśnie też pod spód i troszkę wystawać, albo wręcz na wierzch, tak bardziej ozdobnie. No i tutaj w jednej wersji właśnie zdecydowałam się na takie poncho, które widzieliście w holu. Z czystego kaszmiru, przepiękne poncho, takie, no to jest cudowne, naprawdę, przepiękne kaszmirowe poncho, które będzie ocieplać tą stylówkę i może być jednak na w krótkim rękawku troszeczkę za zimno, prawda? No i uważam, że przefajnie to wygląda do tego, można oczywiście jakąś torebkę sobie podać do tego jak najbardziej pasującą. No i powiem Wam, że nie wiem, czy właśnie to nie jest tym razem moja taka najbardziej wygodna i też najbardziej taka ulubiona stylówka tych świąt. Na pewno ta stylówka się u mnie kiedyś tam w święta pojawi i jest przewygodna przede wszystkim. Naprawdę ta sukienka to jest hit wygody. No i być może włożę to do kozaków, nie do takich szpilek, bo jak gdzieś będę wychodzić, to jednak szpilki się mało sprawdzają w zimie. No i druga wersja, tu są teraz rajstopki z kalcedonii za 2 złote z modliczki, moi drodzy. Z tą złotą nitką. One są fajne, bo właśnie się nie drą i są takie odświetne bardziej. No i właśnie w drugiej wersji podobny trochę żakiet, też aksamit z takimi koronkami pięknymi, taki retro żakiecik. Jak najbardziej w święta.
On ma bardziej szarawy kolor i jaśniejszy jakby, ale to nie przeszkadza według mnie. Może być też, jak ktoś lubi bardziej takie eleganckie rzeczy i nie przepada za poncho, no to właśnie taki żakiecik aksamitny jest też przepięknym zestawem do tego, do tej sukienki, według mnie. Ciekawa jestem, co Wy sądzicie. Jak się Wam podoba ten fiolet i w ogóle taki styl? Ja przepadam za takim właśnie stylem, bo to ma w sobie i wygodę, i elegancję, i to jest wszystko, czego mi trzeba. Okej, idziemy dalej i teraz ostatnia taka sukienkowo-spódniczkowa stylizacja. To jest właśnie ta sukienka, którą Wam kiedyś pokazywałam z Pinko. Firma Pinko. I sukieneczka jest przepiękna. Zobaczcie, z bliska jeszcze, jak ktoś nie widział. Tu ma taki niby sportowy trochę ten, ten pasek, ale tutaj jest przepiękny materiał srebrny ze złotym i to złoto ma w sobie takie paski jeszcze jakby. Ona jest na takiej sztywnej halce, więc ona się tak trzyma szeroko, naprawdę jest taka szykowna. Ona była zwężana przeze mnie, dlatego tu już nie ma metki, metka jest tylko ta wewnętrzna, o tutaj, która świadczy o, o tym, że jest to jak najbardziej firmowa spódniczka Pinko. No i o. No i tak wygląda do tego samego body, które mam na sobie bordowego. Bordowe rajstopy, również te właśnie błyszczące, odświetne, te same bodki. Mogłyby też być oczywiście wysokie bodki, jak najbardziej. Takie skarpetowe na przykład by fajnie pasowały do tego. No i też biżuteria złota. I torebka, ta sama co już wcześniej była, w kolorze takim śliweczkowym. No i fajnie, bardzo, bardzo mi się podoba. Można do tego tutaj, zobaczcie, w drugiej wersji sobie jeszcze dodatkowo, jak się nie chce mieć takiego sportowego paska, taki mój ostatni vintage'owy zakup. Przepiękny ten pasek błyszczący z ozdobami retro, vintage. Bardzo mi się podoba też do tego ten pasek, ale może być też i tak. Też uważam, że jest bardzo spoko. No, też bardzo wygodne ubranie. Powiem Wam, że to body jest też mega, mega praktyczne. Jest w nim ciepło i wygląda też tak dosyć, wydaje mi się, seksownie, bo jest obcisłe i, no i podkreśla figurę jednak, prawda? No i taka spódniczka szeroka do tego. Kochani, no i ostatnia stylówka jest ze spodniami, bo są osoby, które mimo wszystko nie przepadają nawet święta za sukienkami, więc też coś dla nich. I ostatnio pokazywane w holu spodnie z H&M, ale z takiej recyklingowanej wełny w połowie, z bardzo wysokim stanem i o, ten stan moim zdaniem tu dodaje elegancji tym spodniom, także one naprawdę nabierają takiego szyku świątecznego, można jak najbardziej coś takiego w święta też ubrać. I kochani, ja do tego dobrałam właśnie też tą bluzkę, bo to bardzo fajnie pasuje, ona jest super elegancka na takie okazje. Pod spód ta bluzeczka i do tego taki podwójny paseczek. On jest sztuczny, kiedyś tam z jakimś innym ubraniem go kupiłam, bo był w zestawie, ale czasem coś takiego sobie użyję. Tutaj przez te złote ozdoby dodaję trochę właśnie takiej świątecznej elegancji, powiedziałabym. No i podobnie jak ten pasek tutaj ma takie podwójne szlufki w spodniach, to ten pasek się też w tym miejscu akurat rozdwaja, więc fajnie to wygląda. I włożone te spodnie, one mają taki pompowaty, szeroki krój, włożone do botków tych moich właśnie też takimi złotymi sprzączkami, co będzie nawiązywać fajnie do paseczka, zobaczcie. I właśnie spodenki trochę włożone, niewiele, bo one są niewiele dłuższe niż sięgają te buty, włożone do środka, do tego czarna torebka lakierowana i byłby naprawdę piękny strój według mnie. Co sądzicie o tej stylówce ze spodniami? Mi się wydaje, że naprawdę, mimo że spodnie, to wygląda bardzo odświętnie i elegancko i jak najbardziej też bym się tak ubrała w święta. Chociaż ja powiem Wam, że ja osobiście na pewno wybiorę raczej stylówkę z sukienką lub spódnicą, bo ja bardzo, bardzo lubię nosić spódnice i sukienki i jest mi w nich po prostu najwygodniej. No i kochani, to tyle jak chodzi o te stylówki typowo świąteczne, a niebawem pokażę Wam już stylóweczki na Sylwestra. Także czekajcie na ten program. Także bardzo serdecznie Was zapraszam na mój kanał. Proszę, subskrybujcie kanał, jeśli się Wam podoba. Będzie dużo fajnych programów, już mam plan na przyszły rok. A niedługo też pokażę Wam program, w którym podsumowuję moje wyzwanie tegoroczne. Nie kupuję nowych ciuchów w 2020. No i pokażę Wam moje najlepsze i najgorsze zdobycze. Kochani, do zobaczenia, cześć i miłych świąt!